Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek z Casehugger zaczynamy bitwą na 3 osoby, 24 skrzynki. No coś tutaj sobie porzucałem, więc zobaczmy, jak nam oczywiście pójdzie. Łączny koszt bitwy. No prawie 3 koła, więc no jest tu jak najbardziej potencjał, zwłaszcza ze skrzynki tutaj no naprawdę przeróżne są rzucone, więc zapraszam oczywiście do wspólnej zabawy podczas oglądania tego filmu, również zapraszam do wspólnej zabawy na Casehugger, jak oczywiście są pełnoletnie, jesteś, to loguj się z linku z opisu, bądź klik oczywiście magiczny zielony plusik, no i oczywiście kodzik Croxy przez 2x sobie wpisujesz, dajcie ją 10% więcej, no i oczywiście myślę, że TMK ciut droższa będzie, tak? 10% więcej i dwie skrzynki na start za free, więc oczywiście jak są pełną, nie jesteś, no to zapraszam na Casehugger. No i oczywiście na Casehugger trzeba wbić i kodziku użyć, jak chcesz wygrać skina. Sub dzwonem, łapa w górę pod filmem, w komentarzach oczywiście napisz, no i dołącz na Discorda. Zobaczmy, no póki co, no tutaj, no Nitro na śnieżu tutaj dyma, więc zobaczmy. No dwa razy mniej mamy od niego, no ale on tutaj trafił Awkę, a Simof, on tu trafił tego Kałacha. No to są dwa takie skiny, no które, no ciut więcej jednak mimo wszystko kosztowały. Zobaczmy, jak będzie tutaj na Just Fine, skrzynka za 120 zł. 880 u nas, no jesteśmy drudzy póki co, tak? Ale nie dostaliśmy żadnego tak naprawdę skina, który, no, byłby takim uniesieniem lekkim, nie? O, jest pierwszy, okej, 430. No coś tam nadrabiamy już, tylko 300 wystraty. Wow! No i patrz, to są dwa otwarcia, które sprawiają, że tutaj, no, jesteśmy jeszcze w stanie podjąć, że tak powiem, rękawice, tak? Więc zobaczmy. 1717, 1746. No różnica minimalna, no wszystko będzie tak naprawdę chyba do ostatniej skrzynki się tutaj kręcić. No ten USP Kill Conferno to też jest skin, który no różnicę delikatną robi. Zobaczmy dalej, jest AWP 237. Czy to nie jest przewaga nasza teraz? No jest! No jest to delikatna przewaga. Zobaczmy tutaj, czy to będzie różnica jakaś mega duża w stanie tych USP. No to jest 6 złotej różnicy. Zobaczmy dalej, emeczka dla mnie, emeczka dla mojego przeciwnika i dwie ostatnie skrzynie po 140 zł. Oj wulkan, oj wulkan, oj wulkan. Ostatnia skrzynia, powiem tak. Dostałem na dziurę znowu w ostatnich skrzynkach. No to jest niepojęte. Naprawdę, kolejny raz dostaję na dziurę w kilku ostatnich skrzyniach. To jest, nie wiem, no nie rozumiem tego, naprawdę. Mam nadzieję, że kiedyś nadejdą lepsze czasy i to ja będę spuszczał w pierdol w ostatnich skrzynkach. No ale póki co, no trzeba się zadowolić tym, czym jest, tym, co oczywiście mamy w balansie i stworzyć bitwę kolejną i spróbować oczywiście, no to co mówię, zamienić w rzeczywistość, tak? 5600, zróbmy sobie taką bitwę, a zróbmy ją na 4 osoby i weźmy ten tryb share. Co wy na to? Zobaczmy, jak to tutaj chodzi na Casehuggerze, bo jeszcze tutaj chyba tego trybu nie grałem. Więc zobaczmy, pierwsze otwarcie. No jako iż tutaj ta skrzynka, no mówię niejednokrotnie, że lubi dawać, tak? Lubi dawać, ale nie mi. Więc mam nadzieję, że to będzie, że tak powiem, te takie Uno Reverse trochę, że będzie moim przeciwnikom dawać, ale ja z tego skorzystam. No bo ten tryb oczywiście działa tak, że nikt nie gra przeciwko sobie, wszyscy gramy razem i cała pula jest dzielona właśnie no, w tym przypadku na 4 osoby, tak? Więc zobaczmy, jeszcze jedna tutaj skrzynia. To jest to, o czym mówiłem, stary, widzisz? To jest to, o czym mówiłem. Ja tu czytam tą stronę, stary. Czytam tą stronę. To jest, patrz. No, no widzisz. To jest... Co tu się przepraszam, że żyło na koniec? Czy my dostaliśmy dwie AWP Hydry? W ostatniej skrzyni? Co tu się... Czekaj, bo mój mózg tego nie... Wow. Powiem tak. No wygraliśmy, tak? Przede wszystkim. Przede wszystkim wygraliśmy. Ale mój mózg w tym momencie nie przetwarza, co tu się wydarzyło. No dwie osoby w tym samym momencie, w tej samej skrzyni. No Sushi Master. Trafiłem AWP DZ Hydra. No wow. Naprawdę wow. No dobra. Zachęciła mnie bardzo ta skrzynka, żeby ją teraz sobie... zakręcić na tej battle, więc zobaczmy, 5 skrzyneczek, Sushi Master, zobaczmy pierwsze, no tutaj tak, no, mogło być lepiej, tak? Znaczy, no definitywnie mogło być lepiej, nie? 1200, no tutaj można powiedzieć, że mogło być lepiej, tutaj to można powiedzieć, że no definitywnie mogło być lepiej, tak, tutaj tak samo, więc zobaczmy, jak będzie dalej, dwie ostatnie, no coś tutaj no, słabiutko idzie, nie?
w tamtej dwie hydry, tutaj no tak trochę nic. No, no i wykrytnia. Nie, no to jest, nie, to jest evenement stary, to jest hit. Dobra, 6 koła, tyle nam zostało, więc ja bym tutaj wjechał w skrzynię Senority, dajmy na to. No jedną za dużo chyba tutaj wrzuciłem. 6000, no to możemy jeszcze wrzucić z... coś takiego nam styknie. No styknie, no dobra. Zróbmy coś takiego. Bitwa na 4 osoby. Nie wiem, czy to będzie mądry pomysł, ale no dobra. Nie, niech już leć. No jak już kliknąłem, no to niech leć. Snurti, nie zawiedź mnie. Pierwsze otwarcie. Tyle to dla mojego przeciwnika. Okej. Okay. Dla mnie pusto, klasycznie. Kto by się spodziewał? Aha, no to mógł, nie wiem, no te rękawice mogłyby komukolwiek innemu polecieć. Ale akurat musiały botowi Betty polecieć. Betty. Zobaczmy, czy tu się coś jeszcze zmieni. No nic się nie zmieni, no co ono. Nie wiem, no jakiś olbrzymi pek dzisiaj. I w ogóle ostatnio tak krąży nade mną. Dziękuję za oglądanie, widzimy się na następnym filmie. Siema.